Wakacje roku 1668 dla kilkuset mieszkańców miasteczka Lezulm w zachodniej Dolinie Loary zapadły w pamięć na długie lata. Dokonało się to za sprawą nadnaturalnego zjawiska, które tam się działo, a o którym mieszczanie mówią jednogłośnie, że był to cud eucharystyczny. Interesujące nas wydarzenie dokonało się, jak w wielu innych przypadkach, w oktawie uroczystości najświętszego ciała i krwi pańskiej. Dokładnie nastąpiło to w sobotę 2 czerwca tegoż roku w miejscowym kościółku pod wezwaniem Świętego Wincentego. Tam też o godzinie 19:00 wierni trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu, któremu przewodniczył miejscowy proboszcz ksiądz Nikola Nezon. Jedną z intencji adoracyjnych była prośba do Boga, aby umocnił wiarę i pomógł przetrwać ciężki czas próby związany z rozpowszechniającą się protestantyzacją w kraju i regionie. Warto nadmienić, że w sąsiedniej miejscowości Sumur, oddalonej około 13 km, rozwijało się prężnie zgromadzenie hugenotów. Bóg postanowił odpowiedzieć na zanoszone do niego prośby w sposób nadzwyczajny. Gdy proboszcz rozpoczął ukadzenie monstrancji z przenajświętszym ciałem, zgromadzeni śpiewali hymn Sław Języku Tajemnice, autorstwa świętego Tomasza Zakwinu. Jego fragment przed tak wielkim sakramentem jest śpiewany do dzisiaj w polskich świątyniach. W chwili, gdy zaśpiewano słowa Słowem chleb zamienia się w ciało, monstrancję na chwilę otoczyła niewielka chmurka, która szybko znikła i w miejscu hosti. Oczom zdumionych wiernych ukazała się postać mężczyzny. Ubrany był w białą tunikę. Jego twarz jaśniała, jasno długie włosy opadały mu na plecy, a opuszczone ręce miał skrzyżowane, prawą dłonią przykrywał lewą. Wizja trwała około 15 minut. Jeden ze świadków opowiadał później, iż proboszcz i wikary tak byli przejęci i zapatrzeni, że nie przestawali śpiewać, powtarzając od nowa wersety, sław języku tajemnice. I dodawał, spoglądali też na siebie, jakby niedowierzając własnym oczom i szukając u drugiego potwierdzenia tego, co sami widzieli. Proboszcz, dotknięty łaską, płakał i poprosił parafian, by podeszli bliżej. Podejdźcie, moje dzieci, bliżej i zobaczcie cud naszego Pana! Parafianie zaczęli gromadzić się wzdłuż klęcznika przed ołtarzem. Przed Soborem Watykańskim II ołtarz oddzielony był od nawy klęcznikiem, niekiedy stałym bądź rozsuwanym podczas Komunii Świętej. Proboszcz rozpoczął śpiewanie antyfony do Matki Bożej Salve Regina. Gdy dotarł do słów Et Jesum Benedictum, Wizja stała się jeszcze ostrzejszą i wyraźniejszą. W międzyczasie proboszcz przeniósł monstrancję z tabernakulum, na którym stała podczas okadzenia, na ołtarz. Tam zgromadzeni wierni przed klęcznikiem mogli oglądać cudowne zjawisko z trochę bliższej odległości. Niektórzy zbliżyli się nawet do samego ołtarza, przekraczając próg klęczników. Wszyscy modlili się głośno. Wreszcie, tak jak i na początku zjawiska, wokół monstrancji powstało coś na kształt małej chmurki, która po otoczeniu postaci szybko zanikła, ukazując zebranym hostię przenajświętszego sakramentu. Wizja skończyła się. Zawiadomiony o całym wydarzeniu biskup decyzji Angers Henri Arnaud nakazał rozpoczęcie formalnego procesu jego zbadania. Przeprowadzono rozmowy ze świadkami, z których dwunastu złożyło pisemne zeznania. Każdy z nich przepytywany był oddzielnie, po czym zeznania porównywano. Zgadzały się we wszystkich szczegółach, poza kolorem włosów postaci w monstrancji. Jeden ze świadków określił je jako jasne, inni mówili o ich ciemnym odcieniu. W rezultacie już 25 czerwca 1668 roku biskup Arnau ogłosił list pasterski, w którym dozwolił na publiczne oddawanie kultu objawieniu w kościele św. Wincentego. Prawie do końca XVIII wieku w rocznicę wizji w Les Ulm, miały miejsce specjalne uroczystości. Wystawiano wtedy pieczołowicie przechowywaną świętą hostię cudu. Trwało to do rewolucji francuskiej, gdy wikary, obawiając się profanacji, z czcią spożył najświętszy sakrament z 1668 roku.